Mnie się lepiej trafić nie mogło. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci wsiada do samochodu, wysiada z tego samochodu. Dolomity, Warszawa, tydzień pancia nie było, tak? Dwa słowa o funkcjonalności. No nie ma takiej opcji, żebym jadąc zrobił to tak. Wasze auto jest, a kto to wdrożył i po co to wdrożył? Wszyscy to krytykują dzisiaj. Co tu się dzieje z tyłu? Paszła, muchy się budzą, już latają tutaj. Ale piękny i malowniczy zaciek, co? Jak dzieło sztuki, taki pomyślicie znowu, o, pan Adam nie dba o swoich widzów, brudne auto będzie testował. A ja wam powiem po raz kolejny, a specjalnie brudne jest, bo wczoraj przyjechało z podróży po Europie, Warszawa, Dolomity, Warszawa, przejechało 2,5 tysiąca kilometrów i mówię dzisiaj specjalnie, nie będę go mył, bo gdyby auto było ufluchane, zasolone, gdyby jechać tam w Dolomity zimą, na pewno byłoby całe szare. A tak, te wszystkie przybrudzenia, zobaczcie, drogowe, trochę padało, trochę było suche, specjalnie zostawiłem, bo ja nawet lubię taki samochód, który jest w takim stanie, że widać, że wykonał pokładane w nim zadanie, że ten samochód nie boi się wyzwań. Troszkę tak jak wyścigi samochodowe 24-godzinne. Ten samochód po wyścigu moim zdaniem wygląda lepiej niż taki wymuskany przed. Wtedy, kiedy jest oblepiony gumą, kiedy jest brudny, kiedy jest sterany, kiedy ma koła czarne od klocków hamulcowych, od tego pyłu, od tego wszystkiego. Te samochody wyglądają obłędnie. To są auta, które wygrywają w Le Mans, zostawiane są w tym stanie i wędrują gdzieś do muzeum właśnie. O, figunia. Chodź, no chodź, kochanie, się przywitaj. Tydzień pancia nie było, tak? No tydzień nie było pancia, tak. Takim samochodem jeździł, zobacz, o. Masz czerwoną obruszkę, jak nasz Arteon. No właśnie. Testujemy Arteon. No dziękuję, figuniu, może już odejść. To jest pies szkolony na wejście i wyjście podczas sytuacji nagraniowej. Volkswagenem Arteonem przejechałem 2,5 tysiąca kilometrów, dwoje dorosłych, dwoje dzieci plus sprzęt narciarski, ale bez nart. Znajomi jechali busem, więc narty wrzuciliśmy do nich do busa, czyli wszystkie toboły, kaski, buty narciarskie bez kijków i bez nart były do tego samochodu zapakowane. Muszę wam powiedzieć, że troszkę się obawiałem przed wyjazdem nie swoim samochodem, tylko testowym autem na tych kilka dni w te Dolomity, bo nie wiedziałem, co mnie czeka. Tu jest wersja hybrydowa, oczywiście w Arteonie dostępna, nie ma już wersji wysokoprężnych i myślę sobie, o Panie Boże, żeby to był ten zwykły, normalny 190-konny benzynowy motor, żeby tak sobie przelecieć tę trasę, tak jak to się robiło kiedyś, tak jak to się robiło wtedy, kiedy życie było lekkie, łatwe i przyjemne. I nagle tadam, odbieram Arteona, a przesympatyczny człowiek, który mi wydaje ten samochód, mówi, no i jest proste, 2.0 TFSI, 190 koni, 320 newtonów, samochód idealny do tego, żeby taką trasę pokonać. Także ten test będzie troszkę nietypowy. Opowiem wam o samochodzie, ale przez pryzmat tych kilometrów, które dosłownie wczoraj z lekkimi odleżynami pokonałem. Czym ten samochód się wyróżnia na rynku dzisiaj, jak stoi na parkingu? No właśnie, tym, że jest na maksa długi i jest takim klasycznym właśnie kombiakiem. Nazwa Shooting Brake, Arteon Shooting Brake, tak naprawdę nie jest do końca prawdziwa, bo Shooting Brake oznaczał kiedyś dwudrzwiowe nadwozie połączone z sylwetką typu kombi. Shooting Brake, czyli auto przeznaczone dla myśliwego. To myśliwy miał mieć fajną kupetę, wysiadać z tejże kupety i mieć powiększoną przestrzeń bagażową, żeby tam przewieźć strzelby i sprzęt myśliwski. Czyli gdyby to był prawdziwy Shooting Brake, tych pokaźnych drzwi by nie było. Sylwetka tego samochodu jest naprawdę obłędna dzisiaj, kiedy wszystkie auta na parkingu pod stokiem narciarskim stały. Takie wielkie, takie wysokie, takie najeżone. A ten taki skośny, taki przysadzisty stoi i mówi, ale z drugiej strony łeb mu wystaje poza inne samochody i tyłek mu wystaje poza inne samochody, bo jest taki długi, bo ma taki rozstaw osi, bo jest też moim zdaniem sporo ładniejszy niż wersja nie Shooting Brake, czyli wersja typu liftback i również ten samochód jest dużo większy i ładniejszy od klasycznego Passata. Tak, zdecydowanie tutaj Volkswagen poszedł w tę dobrą stronę. Ten samochód wygląda tak, jak europejskie kombi z silnikiem spalinowym wyglądać powinno. Czyli tak, gdybym nie był jakimś takim wielkomiejskim zwierzakiem, który ciągle tylko skacze na krótkich dystansach, wsiada do samochodu, wysiada z tego samochodu i wierci się w tej weftę po wielkiej aglomeracji, to rzeczywiście mógłbym uznać, że ja właśnie takiego samochodu potrzebuję, że nie potrzebuję tych wszędobylskich właśnie wysokostojących SUV-ów, że nie potrzebuję hybrydy,
tylko potrzebuję prostej jednostki spalinowej, która kiedyś być może oczywiście była obarczona jakimiś wadami, jak wszystkie silniki TFSI 1.4 i 2.0 w grupie Volkswagena, ale to był sam początek produkcji. Dzisiaj te wszystkie wady zostały wyeliminowane. Podobnie ze skrzynią DSG. Kiedyś skrzynie dosyć wadliwe i bardzo drogie w naprawie. Dzisiaj właściwie bezawaryjne przy odpowiedniej i umiejętnej eksploatacji i dające naprawdę niezwykłą wręcz kulturę pracy w tym samochodzie. To jest coś, na co dzisiaj się zwraca naprawdę baczną uwagę. Po pierwsze, żeby w aucie było cicho, po drugie, żeby komfort zawieszenia, tak zwanego, kiedy się mówiło, resorowania, odpowiadał właśnie nam, czyli żeby nie był ten samochód ani za twardy, ani za miękki, bo zawsze jeden woli troszkę w tę stronę, drugi w tamte. I żeby w tym samochodzie po prostu dobrze się czuć. Dwa słowa o funkcjonalności. Proszę zobaczyć, jeden nacisk logotypu Volkswagen. I mamy coś, co doceniłem w tej trasie naprawdę ponad wszelką miarę. 590 litrów niezwykle foremnej przestrzeni bagażowej. Tylko ten wypust tutaj podnoszący przybelka pewnie tam idzie, usztywniająca karoserię. Tylko to załamuje tak naprawdę całą tę przestrzeń ładunkową. Jest niby przelotka tutaj na narty. Mógłbym te narty pomiędzy dzieci w futerale przywiązać i zapakować, ale odebrałoby to troszkę im komfort podróżowania, a poza tym bezpieczeństwo ponad wszystko. Nie jestem zwolennikiem przewożenia sprzętu narciarskiego wewnątrz auta. Zawsze wolę wyrzucić je w boksie dachowym, gdyby coś, nie daj Boże, po tej trasie się stało. Także funkcjonalność na medal. Dwustopniowo składana roletka. Można, o, dzieci buty położyły, zobaczcie. No, będę musiał to przemyć wszystko, to wstyd oddać takie auto trochę, no. Ale pięknie tu jest przymatowiony, przybrudzony. Tak naprawdę na narty dobrze się jeździ wtedy, kiedy jest marzec i kiedy temperatura na zewnątrz podczas pokonywania trasy wynosi 15 stopni, a nie minus 15 i w śnieżycy, tak jak czasami się jeździło w styczniu. Też potrafimy to docenić. Ta podróż trwa wtedy odpowiednio krócej. No ja muszę Wam powiedzieć, że no wsiadam do tego samochodu i przypomina mi się ten... No, co tu powiedzieć, no ten stary, dobry Passat Kombi. No Passat Kombi zbudował polską motoryzację. Pamiętacie B4, B5 i tak dalej. Pamiętacie te wszystkie samochody wyposażone w silniki TDI. Przecież my kochamy te auta. A Arteon Shooting Brake jest takim nowoczesnym i bardzo pięknym poszerzeniem oferty. Jeżeli nie chcesz mieć jednak tego legendarnego, ale topowego Passata, to ten Arteon Shooting Brake, który oferuje naprawdę te bardzo proste i dobre motoryzacyjne warunki, to jest strzał w dychę, pod warunkiem, że ktoś oczywiście potrzebuje właśnie takiego samochodu. No, mnie się lepiej trafić nie mogło, bo dzisiaj to jest moje pożegnanie. Dzisiaj oddaję ten egzemplarz testowy i no będę musiał się z nim jakoś rozstać, ale te ostatnie 7-8 dni, w tym 2 dni spędzone po 12-13 godzin w tym aucie za kierownicą udowodniły mi i myślę, że też są w stanie udowodnić Wam, że takie samochody są wciąż nam potrzebne, że tyle SUV-ów, co ja wyprzedziłem po trasie, bo oni jadą wszyscy jednak troszkę wolniej, bo jak jadą szybciej, to u nich już się robi głośno, bo już się robi mniej stabilnie, a jak wracałem między Wiedniem i Czechami, tam na tej końcowym fragmencie autostrady w Austrii, potworne wiatry boczne były. No tak wiało, że znajomi jechali busem, wieźli moje narty, to o mało się nie wywalili, musieli rzeczywiście bardzo mocno zwalniać. A ten z tą sylwetką klina szedł jak przecinak, zgodnie z limitem, paka 30 na tej autostradzie i w ogóle nie musiałem zwalniać, gdzieś tam czułem te podmuchy bocznego wiatru, ale tak naprawdę bardziej odczuwałem przez cały czas ruchy na kierownicy wywołane elektronicznym systemem asystowania kierowcy, których w tym samochodzie też nie brakuje. Można nawet sobie to w piękny sposób tutaj wyświetlić i zobrazować, co działa, co nie działa. Mam wzorowanie tutaj IQ Drive całej tej miejskiej jazdy. Auto jest otoczone kamerami 360. Oczywiście jest aktywny tempomat. Tutaj pod lewym kciukiem obsługiwany dotykowo. Podchodzili do mnie narciarze, podchodzili do mnie miejscowi, podchodzili do mnie nawet parkingowi, jak podjeżdżałem pod stok i mówili, was für ein schönes Auto, was für ein Auto ist das, das ein Volkswagen, oh ja, da sieht wunderbar aus. Tak mówili po niemiecku, kto rozumie, to rozumie, kto nie, to pewnie z mojej intonacji domyśli się, że są to zachwyty nad tym samochodem, bo to auto dzisiaj troszkę przełamuje stereotypy, troszkę wyłamuje się spośród tej linii stylizacyjnej, która zaczęła obowiązywać jakby w motoryzacji, czyli linii samochodów SUV-owatych.
ale znowu wąska góra, tu poszerzona sylwetka, troszkę takich porszowskich akcentów tutaj są, te LEDy, te lampy, to wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. A jak jeszcze Wam dodam, że w sumie mało odważny koncern Volkswagena, który nie lubi eksperymentów, który jest raczej takim koncernem dosyć tradycyjnym, zafundował nam tutaj szybeczki przyciemniane i jeszcze bez ramek, że to się wszystko pięknie opuszcza, no to tralalala się robi nagle, no. I mówimy, zobacz, tam można, można. Zabieg, który, poza tym, że my dziennikarze o tym wspominamy, nikomu nic nie daje. No tak się kiedyś otwierały drzwi i okna w samochodach typu coupé, w samochodach sportowych, żeby nie zaburzać tej sylwetki tutaj ramką. Pamiętam, Subaru Impreza miała też takie szyby, tylko że tam to wszystko więcej przeszkadzało i więcej robiło szkód, mówię o Imprezie WRX i STI, niż dawało korzyści. Bo owszem, przy otwartym oknie i otwartych drzwiach wygląda to ładnie, ale jak już się to wszystko zamknie, no właśnie, to w Imprezie wszystko huczało. Ten samochód był jak puszka rezonująca taka, nadymająca się powietrzem i nie wiadomo było w każdym momencie, czy nie wyfrunie w powietrze. Tutaj po zamknięciu drzwi, zajęciu miejsca za kierownicą jest totalna cisza. Kawałeczek jechałem przez Niemcy. Poleciałem takie dobre 180-190 na godzinę i muszę Wam powiedzieć, że kompletna cisza w tym samochodzie panowała. Najgłośniejsze było tak naprawdę, najgłośniejszy był szum opon od betonowej autostrady, bo taki akurat fragment w Niemczech trafiłem. Przy prędkościach tych naszych normalnych autostradowych, 130 w Czechach i w Austrii, 140 u nas, cisza jak makiem zasiał. Naprawdę, dzieciaki z tyłu tam coś muliły w telefonach, coś robiły, muzyczka mogła grać tutaj delikatnie z przodu i nikt nikomu nie wadził, wszyscy mieli swoje strefy. A propos tych dzieciaczków, które były rozbestwione w tym samochodzie, zobaczcie, ile to jest miejsca na tylnej kanapie. Przecież to jest normalnie jak w Superbie. No kiedyś do Volkswagena Passata tak się nie wsiadało, jak się wsiada do Arteona Shooting Brake. Zobaczcie, ja mam normalnie swój fotel tak jak ja siedzę za kierownicą, mam 1,79 m, a zobaczcie, co tu się dzieje z tyłu. Podgrzewana tylna kanapa, regulowana klimatyzacja z pozycji tylnej kanapy i naprawdę te dzieciaki miały tutaj zaiste królewskie warunki. A że się trzeba przychylić troszkę przy wysiadaniu, no moi kochani, coś za coś. Dzięki temu, właśnie ta cisza podczas podróżowania, dzięki temu dużo niższe spalanie niż w samochodzie, który byłby wyższy, stałby na wyższym zawieszeniu i większym kole. Teraz od odpalenia, od zatankowania mam spalanie 11 litrów, no bo jadę chwilę na zimnym silniku i jadę dosyć wolno, ale możecie mi uwierzyć, że no po trasie, udowodniłem to na zdjęciach u siebie na Instagramie, że średnie spalanie z tych 2,5 tysiąca kilometrów z tego dystansu, dokładnie 2440 km, tutaj mam tripa odznaczonego na dole, tyle przejechałem, średnie spalanie to było 7,5 litra na setkę. W tamtą stronę, w Dolomity, pod górkę było 7,8, a z powrotem było pewnie 7,2, 7,3, w sumie średnie spalanie 7,5 litra w aucie, które naprawdę płynie, a nie jedzie, które jest długie, które jest totalnie wypasione, które jest mega komfortowe, ale jest niskie i ten współczynnik oporu powietrza pozwala przy wyższych prędkościach takie spalanie uzyskać. Oczywiście, za chwilę mi powiecie, tak jak mi pisaliście na Instagramie, panie Adamie, moje TDI to 4,6 i w ogóle, a moje HDI to 4,8 i tak. Oczywiście, silnik wysokoprężny na tej samej trasie spali zdecydowanie mniej. Można powalczyć nawet o spalanie rzędu 6 litrów na setkę, ale zauważcie, ja diesle też lubię, ale tutaj przy tym benzynowym silniku jest tak aksamitna kultura pracy. O, teraz chcę przyspieszyć, wciskam gaz, on się momentalnie pobudza. On lepiej idzie z dołu niż na górze obrotowej. On ma właśnie charakterystykę taką troszkę dieslowską, jeżeli chodzi o przyspieszanie. Także cieszę się z tego, że no, takie auta jeszcze z nami są i że możemy się na to niskie spalanie przy silniku spalinowym jeszcze wciąż licytować. Że nie ma aż takich różnic jak w hybrydach, która w mieście będzie Ci palić 6 litrów, ale w trasie pochłonie znowu 13. Taka hybryda, nie wiem, typu plug-in potrafi tak zrobić. No tutaj mamy to wszystko bardzo zależne od kierowcy i po to, żeby pasażerowie dobrze się poczuli we wnętrzu, bez szarpania, bez jakichś wielkich przeciążeń, można tym samochodem zupełnie spokojnie pojechać. Dobrze się opowiada o takim samochodzie, naprawdę. Mam wielką radość z tego, że obcuję z motoryzacją, która kiedyś, całkiem jeszcze niedawno, 10 lat temu była normą, a dzisiaj jest takim przywilejem, że mogę otworzyć pokrywę i zobaczyć, tada, nie miękką hybrydę, nie hybrydę, nie hybrydę typu plug-in,
Nie elektryka, tylko normalne cztery cylinderki, przepięknie doładowane, 190 koni, 320 N, 7-biegowe DSG do tego jest dołożone. Naprawdę przy tych 140 km na godzinę, siódmy bieg i ta skrzynia dają cały czas poniżej 2000 obrotów na minutę. I człowiek jedzie takim zupełnie spokojnym, podatnym na każdy ruch w samochodzie. Mając też pełną świadomość, że ten silnik mógłby oczywiście dużo więcej tych koni mieć i dużo więcej tych koni wykrzesać. Tylko oczywiście przepisy unijne sprawiają, że ta moc i to wszystko jest zdławione osprzętem, który odpowiada za to, żeby tych koni było tylko 190 i żeby ten motor nie burczał i nie wkręcał się na zbyt wysokie obroty. Czyli mamy takiego rączego rumaka, ale trochę spętanego poprzez elektronikę i osprzęt. Czy to przeszkadza? W tym samochodzie nie przeszkadza. Może przeszkadzałoby w Cuprze, może przeszkadzałoby w jakimś, nie wiem, w jakimś Golfie, mniejszym, bardziej zwartym samochodzie. Zwrócę też uwagę na to, że Arteon jest moim zdaniem dużo bardziej miękko zawieszony na przykład od Passata. Tym samochodem się troszkę w takim amerykańskim stylu płynie po nawet bardziej nierównych nawierzchniach. Także paszła, muchy się budzą, już latają tutaj. Naprawdę od strony mechanicznej, jeżeli ktoś więcej czasu spędza w trasie niż w mieście, moim zdaniem nie ma sensu doinwestowywanie w hybrydę, bo jest tutaj hybryda dostępna, tylko jest po pierwsze o 40 tysięcy droższa, po drugie ciut słabiej jeździ, a po trzecie naprawdę w trasie ten układ napędowy jest w stanie pojechać bardzo, ale to bardzo ekonomicznie. No i dobrze, moje miejsce pracy i relaksu z ostatniego dnia i tydzień wcześniej. Tam na miejscu po Dolomitach prawie nie jeździłem, także auto stało. Powiem Wam, że naprawdę tu się można poczuć jak w tej motoryzacji jeszcze przez cały czas dobrze pojętej. Ten samochód nie jest samochodem nowym, to jest Arteon po faceliftingu, ale wiele rzeczy tutaj jeszcze zostało z tej starej, dobrej volkswagenowskiej struktury wnętrza. Co nowego przywędrowało? No oczywiście kiedyś uznawane za super fajny wynalazek, a później bardzo krytykowane dotykowe przyciski sterowania klimatyzacją. No i teraz tak, no przecież motoryzację chłoniemy wszystkimi zmysłami. Dotyk jest oczywiście jednym z tych zmysłów. Jeżeli kiedyś był do klimatyzacji taki wypustek, który mogłem sobie klik, klik, klik zrobić pół stopnia albo stopień więcej i mniej, nie musiałem spoglądać na to, co robię. Tutaj, żeby trafić w niebieskie albo w czerwone, no nie ma takiej opcji, żebym jadąc zrobił to tak. Muszę spojrzeć i jak chcę 21, to mam mieć tak 21. O, czyli muszę oderwać wzrok od jezdni. I się zastanawiam teraz, kto to wdrożył i po co to wdrożył. Wszyscy to krytykują dzisiaj, jak jeden mąż. Tak samo te dotykowe przyciski tutaj na kierownicy. Wystarczy delikatnie oprzeć sobie tutaj spód kciuka, spód dłoni, żeby natychmiast odpalić sobie albo podgrzewanie kierownicy, albo pozmieniać sobie menu tutaj komputerowe, bo to wszystko działa troszkę szybciej niż człowiek by tego pożądał. Kiedyś ta kierownica upstrzona byłaby przyciskami i znowu wtedy bez odrywania wzroku dany guzik w danym kształcie byłby wyczuwalny pod kciukiem, można byłoby to spokojnie zmienić. Także to i to, to są dwa najgorsze elementy tego samochodu, ale zobaczcie na fotele. Tu Alcantara, tu skóra, to jest Airline, przepraszam bardzo za śmietki tutaj, ale jadło się w tym samochodzie też. Bardzo długie siedzisko, bardzo wygodne fotele, naprawdę po 10-12 godzinach w trasie człowiek wysiada, jak już się wygramoli z tego dosyć niskiego samochodu, to wysiada naprawdę wypoczęty. Cóż jeszcze fajnego? No fajne jest to, że jeszcze jest to wszystko dosyć oldschoolowe, że to jeszcze nie jest takie muśnięte tutaj jedną linią, jedną fortepianową czernią, acz oczywiście brakuje, jak zawsze w europejskich samochodach, dobrego schowka na telefon. No tutaj mamy cup holdery, w nich wala się kluczyk, walają się okulary, jest ładowarka indukcyjna, no ale weź teraz bądź mądry i się tam dostań. Uwaga, patrz ta. O, wrzucę ten telefon. I tak jak jest w etui, to ta ładowarka jest na tyle stara, że odrzuca i nie chce ładować. Zaczyna ładować, przerywa ładowanie. Zaczyna ładować, przerywa ładowanie. I tak w kółko Macieju. Także po pierwsze, nie działa. A po drugie, no wyciągnąć... O, dzwoni Kazik, a już tutaj mam zgaszony samochód. Czekaj, Kazik, odbieram. No, no, dobra, Kaziu, siema. No, oczywiście, jak dźwignię z pozycji drive, jest troszkę łatwiej. Tu już z Kaziem nie rozmawiam, Kazia zrzuciłem. O, ale jest to pomyślane co najmniej słabo.
Zbiornik Arteona Shooting Brake, zbiornik paliwa, mieści 66 litrów. Po zatankowaniu tam w Dolomitach zasięg pokazał mi komputer na 900 km, czyli co 900-850 km tankujemy te 60 litrów i jedziemy dalej. I zobaczcie, jakie to jest lekkie, łatwe i przyjemne, że w sumie na dwóch, no może tam jakoś... No dwóch zbiornikach, czyli jak się dobrze uprzesz, to na jednym tankowaniu jesteś w stanie z owych Dolomitów do Warszawy bez najmniejszego problemu wrócić. Częściej się staje na siku czy na kanapkę niż na tankowanie, czyli znowu jest to totalne przeciwieństwo samochodów elektrycznych, do których jesteśmy dzisiaj przyzwyczajani. Tam trzeba zawsze sikać co 2 godziny, nie ma inaczej. To, co lubię, pozycja za kierownicą. Zobaczcie, tak się kiedyś siedziało w samochodach. Nogi, podparcie do samego kolana, opieranie pięt przed pedałami, czyli tak troszkę pozycja właśnie znowu jak w Porszaku. Nisko za kierownicą, kierownica mocno dosyć tutaj wypuszczona. I to jest pozycja, która skłania do utrzymywania poprawnej pozycji za kierownicą przez całą trasę. Nie jadę tak, jak rozlany jakiś naleśnik na patelni, tylko przez całą trasę, moja żona może to potwierdzić, po prostu jechałem tak. Czasami łapy na podłokietnikach, żeby się troszkę wyluzować, ale tak naprawdę większość czasu spędziłem w tej pozycji. I zobaczcie, jak to jest zdrowo i dobrze pomyślane, żeby człowiek się nie przewalał, tak jak właśnie w tych SUV-ach po fotelu i tutaj po wnętrzu, tylko żeby cały czas, jego czas reakcji był przy poprawnej pozycji skrócony do minimum. Coś trzeba ominąć, jestem w stanie to zrobić w mgnieniu oka. No wszystko to ma oczywiście swoją cenę, no żeby Niemcy chodzili, czy Austriacy i oglądali się z taką furą na parkingu, to musi kosztować, czyli cały ten pakier R Volkswagenowski kosztuje, to wyposażenie względem wersji podstawowej, to tu jest dołożone w granicach 60 tysięcy złotych w te ładniejsze fotele, w tę ładniejszą deskę rozdzielczą, oczywiście większe koła, no jak to R-ka, która jest tutaj pięknie uwypuklona na kierownicy, to wszystko musi kosztować, ok. Dziwne w tej specyfikacji wszakże jest to, że fotele, nawet fotel kierowcy, odcinek lędźwiowy, ta poduszka tutaj jest regulowana elektrycznie, kąt pochylenia oparcia jest regulowany elektrycznie, ale już wysokość i bliżej dalej trzeba pompować ręcznie. Sami zobaczcie, jakby tego było mało, te fotele są wyposażone w masaż, który mogę sobie o jednym guzikiem tutaj wcisnąć i obsługiwać. On też naprawdę robi robotę w długiej trasie, bo czasami przemasować plecy, które przywierają do tego oparcia przez 12 godzin bez przerwy, to jest dobra rzecz. Deska obszyta skórą, oczywiście to auto w podstawowej wersji kosztuje w granicach 210 tysięcy, w takiej wersji jak to, czyli Airline z tą skórą, z tą Alcantarą, z dechą obszytą skórą kosztuje w granicach 270 tysięcy. No, jest to duża kwota, ale wydaje mi się, że no jest to auto warte grzechu dzisiaj. Naprawdę. Jest to taki samochód, który wraca do tych czasów, które jeszcze były naprawdę w miarę normalne, kiedy nikt mi niczego nie nakazywał, tylko mi ewentualnie proponował coś, co mogę sobie wybrać, kupić i mieć. No, kawał fajnej furmanki się udało przetestować. Oby takich okazji, jak przetestowanie takiego Arteona, było wciąż w naszej ukochanej motoryzacji jak najwięcej.